25 pań z powiatu kraśnickiego ukończyło 6. edycję kursu samoobrony z elementami judo. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 8 kwietnia w Zespole Szkół nr 3. To już około 160 pań, które w sumie od pierwszej edycji uczestniczyły i ukończyły kurs samoobrony. Jak oceniasz kurs samoobrony? Jest dobry. Myślę, że dużo się nauczymy i będzie fajnie. Przed kimś się bronić, bo oczywiście, jak wiemy, świat nie jest bezpieczny. Jest to 6. edycja kursu, który i tym razem cieszy się dużym zainteresowaniem i popularnością wśród kobiet. Z perspektywy tych 6 edycji, a 7 kursów, mogę powiedzieć, że kurs cieszył się i nadal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. To po pierwsze okazja do tego, aby nabyć te podstawowe umiejętności w zakresie samoobrony. Również przyczynek do tego, aby ogólnie rozwinąć swoją tężyznę fizyczną, ale również okazja do integracji. I myślę, że wszystkie te elementy przeważają i one wskazują, że warto uczestniczyć w kursie samoobrony i że to zainteresowanie jest nadal bardzo duże. W związku z tym organizatorzy zdecydowali się na uruchomienie kolejnej edycji kursu już jesienią. Ponadto w ramach promowania zdrowego stylu życia odbędzie się kurs Dieta Pełna Życia. W trakcie podsumowania kursu uczestniczki otrzymały z rąk wicestarosty pamiątkowe dyplomy. Instruktor dyplomowany judo Karol Miśkowski wręczył certyfikat uzyskania stopnia szkoleniowego judo dla pań biorących udział w kursie po raz pierwszy. Na zakończenie uczestniczki zaprezentowały umiejętności, które zdobyły podczas kursu.